Gromda TV razem z nami, Bodzio. Co za walka? Krótka, ale bardzo intensywna. Powiedz mi, jak się czujesz? No generalnie dobrze się czuję, na głowę nic szczególnego nie dostałem. Walka, no to bardzo dynamiczna, bo przeciwnik się rzucił do bicia. A ja tak mam, no, ktoś chce się bić, no to się zaczyna bić, no i plan, taktyka była inna, ta walka miała być generalnie prowadzona jak najwolniej, żeby wypunktować, zmęczyć, rozbić, ale wyszło jak wyszło, pobiliśmy się, ja ran żadnych, więc jak najbardziej na plus. Problem wyglądał groźnie, rzucił się na ciebie jak pojebany, że tak powiem, bo naprawdę to było chaotyczny atak, ale ty się nie przestraszyłeś. Widać było opanowanie, widać było też to, co się widzi zawsze u pięściarza, który ma doświadczenie. Ciosy na dół, pięknie różnicowałeś te płaszczyzny. Taki był plan? No taki generalnie był plan, nie został wykonany. Powiem jak w 70% nie został wykonany. O stres, pierwsza tej walka, tak naprawdę, no i przez to generalnie. No i... Plan był generalnie no inny, chodziło mi o coś innego, ale no biłem się ze straszniejszymi chłopami, tak naprawdę po 110 kilo, większymi też, tatuaże, nie wiem, na mnie to wrażenia nie robi wygląd, bo zazwyczaj ci niepozorni są najgroźniejsi. Fantastyczny doping też u ciebie, zaraz się pożegnamy, tylko cię spytam o ten doping i powiedz, czy jesteś zdrowy przed następną walką? Tak, zdrowy jestem, wszystko jest w porządku, doping co, przyjechało tutaj około 40 kibiców ode mnie z Wałbrzycha. Chciałbym ich bardzo pozdrowić i podziękować im za to. Mamy 500 kilometrów, a nie każdy zawodnik ma takie wsparcie. Wiem, że setki ludzi mnie wspiera przed telewizorami z Bydgoszczy, z Tychów, z Nowej Soli, ze Świdnicy, z Wałbrzycha i również z innych części Polski, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Gratulacje i czekamy na kolejną walkę. Dziękuję bardzo. Klimatyczne ławki, siedziska starszyzny i elitarne balkony. Piątunio Mordo. Zbieraj ekipę i wpadajcie na konkretne osiedlowe Soluby. To będzie siwy dym i nie będzie miękkiej gry. Gromda 12. Osiedle lat 90. Już 3 marca. Kup pay-per-view na gromda.tv.